pozdrowienia dla wszystkich z Gubałówki, z Stasek z Bujnik. Idą turyści przez las, idą, a tam baza siedzi, rąbie drzewo, tak rąbie, a zwiory lecą. A turyści się podają, bacu, no co się stało? A gdzie wyście się tak nauczył dobrze drzewo rąbać? A baca go do... A na Saharze! No jak na Saharze? Przecież tu pustynia jest. A baca na to, teraz tak! Dzisiaj w TVN trudna decyzja. Co kupić na nakrycie głowy? Aleńką pełką chciałbym być u jakiejś cudnej pani. W jedwabnych majtkach chciałbym żyć i skacząc tylko po nich. I gryzłbym ją i nie dałbym się złapać. A przede wszystkim w miejscach tym, żeby się wstydziła drapać. Co, bawisz się we mnie i chodzi z tym? Tak. No i zajechał baca, zasłuchał Siwizji, się zwracał Kunickiem i zatrzymał go celno, wiesz no. No i wiesz, celnik się do niego dowieszył, wiesz, niego do muze. Baco, no a co się stało, nie? No co się stało? A co wy wieziecie w tych beckach, nie? Bo wy jesteście becki na tym. A jak? No w których beckach? No w tych beckach, co wy wieziecie? A co się przybierzecie do mnie? No sok z banana. A jak sok z banana? No sok z banana go do mnie. No dobre, no to wziął, ulejcie sobie tam ogwiezdy, jak to jest kranić. Basa wziął, ulał mu, nie poszedł, celnik się napił, tu, zaczął pluć jego, no. Baso, dobrego nocy, jedźcie w pizdu, kurwa, więc Basa idzie, siada na wóz, bierę ręce i go, biała nam. Coś zobaczyłem, to kupa, ludzie wchodzą w kupę. Widziałem, nakręciłem. Pannę miałem z krzywym nosem. Jak ją chciałem pocałować, musiałem jej nos prostować. Pani, powiesz coś ciekawego, jakiś żart? Chodź się jasny gwin powie. Jak wezmę skałę, aż nem cię w kupę. Wie pan, co to znaczy? Nie wiem. No, jak powiedział po góralsku. A co to znaczy? Jak wezmę kamień i uderzę cię. Kupę. I zrobisz kupę. A może na zbuja? Na zbuja? A jak to jest na zbuja? No po zbójniczku na rosę. Czy płaska do ręki. Stoki czynne zimą, co pani o tym sądzi? Zaskoczona jestem bardzo. Zaskoczona jest pani. Strasznie. Żelki na ziemi. Pojebało się od hajsu. Policja miał kolegę na wsi. I chodził często, jeździł do niego, odwiedzali się wzajemnie. Ale ten kolega ze wsi pojechał, gdzieś na targi kupił papugę. A papugę przyniósł do domu, policja nie wiedział. Przychodzi pewnego dnia, papuga woła, policjant się pyta, co? Papuga mu mówi, ty chuju. To on mi przygroził, mówi, zrobię ci kolegium, jak tam jeszcze mi raz tak powiedz. No to papuga się cofała. Za 3 dni przychodzi policjant powtórnie. Papuga woła, policjant. Policjant pyta, co? Ty dobrze wiesz co? Kuli go z podoku! Kuli go z podoku! Matka Świętu! Masz cukierka, to im się da! Pozdrawiam panów Brzoza! Dzisiaj z fanami jestem na evencie. Tutaj już są moi fani. Zebraliśmy się w Pradze. Pani subskrybuje Brzoza TV kanał. O, pani też subskrybuje kanał Brzoza TV. Wszyscy subskrybują kanał Brzoza TV. No, na evencie z fanami. Ja i moje ziomki. O, i pani z parasolką. Pozdrawiam fanów. Niczym. Pali papierosa, nie wolno palić wewnątrz. Nie, kurtki, gdzie? Przecena jest? Złotych, tak. Wszystko? Tak. Kurtki po 20, a wszystko po 3. Spodnie po 3 złote. Męskie rzeczy. Może pan sobie zostawić te podarte, kupić sobie za 3 złote, prawda? Nie podarte. To są najmodniejsze, lila. No to przecież za 3 złote kupić i dziur narobić. No to idę do lumpeksu za 3 złote spodnie sobie nakupuję. I dziur. I dziur narobić. Well, who stays here? This is the presidential palace. No to co, ale po co oni tu stoją? No przed każdym pałacem prezydenckim stoją, czy w Sztokholmie, czy w Warszawie, wszędzie stoją. Ale czy oni nic nie pilnują? Pieniądze wydawać, kurczę, w błoto.
Ten to jest popierdzielony. A potem z Gosią już tam spóźniłem. Ciocia, już jestem. Ciocia, już jestem. Trochę się spóźniłem, ale już jestem. Ja jestem ciocią? To ciocia, nie pamiętasz mnie? To ja, Krzysiu. No ciebie przychodziliśmy, jak byłem mały. Do mnie? No tak, z tatą. Pan nie pomylił z kimś. No jak to nie? No ciocia i później zostałeś za konicą, nie pamiętasz? Ale ja nie pochodzę z Łodzi. Tam musiałbym z kimś pomylić. A, to pani tak podobna do mojej cioci. A w jakim jest klasztorze? W Świętej Teresy. A widzi pan, ja jestem szlanką. No, to ja przepraszam, to pomyliłem. Nie, nic się nie stało. No nie, bo ja też chciałem iść, a pani z konkurencją mi tylko robi tam w grzebaniu rzeczy. Słucham? No bo ja muszę być pierwszy. Gdzie? No w lumpeksie. No to kupię ich po 3 złote. I takie a majtki jakieś fajne firmowe? Też tam. A pani też tam kupuje majtki? Ja nie kupiłam nic. Dlaczego? Bo ja mam i tak za dużo w domu. O, to się powodzi. Chodźcie do mnie. Ale proszę pozdrowić ciocia i mam tutaj. Dobrze. Że jesteśmy podobne do siebie. Tak. Powiem tak ciocie. No, no. Cioci z 2 lata nie widziałem, ale no, podobna ciocia jest. To koniecznie trzeba. Bardzo proszę. A jaki na imię? Małgorzata. Małgorzata. To proszę pozdrowić od panki siostry Barbary. Emil, chodź do lumpa, kupię ci spodnie za 3 złote. Chodź do lumpa, spodnie ci za 3 złote kupię. Ja doskonale nie rozruszam, bo nie widziałam okrągły pan pyta. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak było? Nie wiem. Tak, my sami staliśmy. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Trzymaj tam się. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Tak. Wszystkiego najlepszego. Co pani powie o tym, że Mirek się dzisiaj żeni? Chociaż? No tak, no Mirek się żeni. Nie wiem, bo ja to nie znam. Żeni. Ma się trochę lepiej. No ta, też tak myślę. Czy to będzie nową głowę? Będzie pan miała? Tu masz przesadę towaru? A cimnej tej pasty nie ma. A nie, ja to tylko przeceny. Elektuzy masz tu za złotówkę. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.